W tej chwili w sądzie jest pozew o zwrot pieniędzy i on musi nam te pieniądze zwrócić. I wtedy jak najbardziej kurzywo proszę sobie zabierać. Jest jego kurzywo. Ale jeżeli zmienimy pozew i sąd nam go przyjmie, że my będziemy dochodzić tylko tych pieniędzy, które ponieśliśmy na doziarnienie. Bardzo krótka, rozstrzygniemy to w przeciągu 14. Proszę Państwa, ja nie mam wpływu na sądy, ja mogę tylko skrytykować ten sąd, bo po prostu jest ewidentne działanie na zwłokę. Ponadto sąd okręgowy niestety w postępowaniu karnym przyznał nam w pełni rację, suchej linki nie zostawił na prokuratorze, bo jednocześnie jest postępowanie karne. Także do ugody 31 maja nie doszło. Proszę następny. Ja moment. Ale pół miliona nadal mamy. I drugi. Chodzi, że mieszkańcy zgłaszają problem, że są ograniczani. Że są ograniczani co do śmieci. Bo rzeczywiście, no, mamy koszt 120 litrów dla 5-osobowej rodziny, to jest mały. To jest za mały koszt. Cały są głosy, że to jest mało. Co zrobić z nadmiarem śmieci? To tak jakby gmina ograniczała ludzi do, no nie wiem, co mają zrobić? Gdzie mają? No, produkujemy śmieci dużo, no, i jest problem. I co zrobić? Już pani odpowiadam. Debatowaliśmy na tego regulaminie bardzo długo i teraz oczywiście możemy zwiększyć pojemność, bo zgodnie z regulaminem od 1 do 5, tak? Możemy zrobić od 1 do 3, ale trzeba się liczyć z tym, że opłata pójdzie w górę. A dlaczego pójdzie w górę? No panie wójcie, a z jaki raz ma iść w górę opłata? Niech pani posłucha. No co całościowo? No i tak zbierają raz na miesiąc. Nie, proszę pana. No płacą całość, jako całości. Firma kalkuluje ofertę nie w oparciu o ilość osób, tylko w oparciu o ilość śmieci, którą musi zebrać. I myśmy w przetargu na podstawie regulaminu powiedzieli, że w domach od 1, punktach adresowych 1 do 5 będzie taka pojemność. I oni przeliczali ją na ilość śmieci. I teraz jeżeli byśmy w regulaminie powiedzieli, że nie, od 1 do 3 to będzie 3 razy 240, to firma od razu powie, ma 2 razy tyle śmieci, bo 8 zł. Cena do góry. A co mają mieszkańcy zrobić? Nie 720, tylko 100. Na ten moment zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Gminy, jeżeli jest więcej odpadów, po prostu za te odpady dodatkowo mieszkanie musi zapłacić. Myśmy w regulaminie ustalili, i to jest oczywiście temat na przyszłość, bo praktyka nam pokaże, że odbieramy z posesji tyle i tyle śmieci. I za to mieszkańcy mają nam zapłacić takie pieniądze. I oczywiście można pójść dalej, bo ja też powiem, że nie wiem, czy te kosze, które dostałem, mi wystarczą, czy nie. Nie wiem, praktyka mi pokaże. Wiem, że nie starczą. I możemy pójść dalej, możemy oczywiście regulamin zmienić, możemy powtórzyć przetarg, możemy dodatkową umowę podpisać, ale na pewno, jeżeli zwiększymy pojemności i to kryterium, cena pójdzie w górę. Jeżeli mogę się tu włączyć, chodzi o to, te 5 osób, to jest właśnie tu, no. 5 osób jak jest mały kosz. Ciekawa jestem, gdzie będą wyrzucać. Będą się powalać. Ja jeszcze jedno, trzecie pytanie. W związku z tym, że na ulicy Letniej była dokonana ta metoda zatryskowa, intensywne ulewy, to wszystko zostało zmyte, poszło, ten grysik poszedł do... Nie wiadomo gdzie.
Czy poszedł do Fencenowla Tancerów na oczyszczalnię? Nie wiem, gdzie to wszystko zostało zmyte. Dziury są z powrotem? No, za moment dziury będą. Bo będą, bo to zostało, to ta maść tylko została. Ale dobrze, bo może pan przewodniczący by pani tak mówi. No mówię, że jest problem. No nie wiem, no może to trzeba zgłosić, żeby wszystko zmyło, na przyszłość. No czy jak? No, przyszła woda zmyła. Nie? No przyszła, ale może jest za mało dociskane, mało jest, nie, no, że jest zasypane. Przyszła woda jest i to powinien być jakiś nowy walec. Nie będzie Jeszcze mam pytania, ale już dalej. Panie przewodniczący, pytanie skończy się, to ja do wskaźnika miałem odprawę. Pani tu decyduje również o pieniądze. Ja tylko jedno, bo wczoraj było zebranie, panie wójcie, po Przężowie i mi umknęło odnośnie tam akurat mówili o tych trzech drogach. Co prawda do Polny wjeżdża do posesji, ale chodzi o to, że wójt obiecał, że drogowisz, że pojedzie i tak dalej, i później miałem okazję się zapytać, czy to trzeba się jakoś specjalnie zgłosić, nie wiem, co przyjdzie do burmistrza, czy będzie zapisane, czy to wójt przekazał. Ale odnośnie tego przepustu? Nie przepustu. Odnośnie tego mieszkańca na kolonii Obrzężów, odnośnie drogi przebiegaka, że wójt obiecał, że przyszedł drogowistrza, żeby tam no, ocenił, co można, co nie można. I czy to wójt przekaże, czy będzie to trzeba? To zaś się już... To jeszcze dla pewności Andrzej, co ty już był dzisiaj? Tak? Kontaktował się. Panie Józef. No to już. Coś miłego na koniec. No ja właśnie mam bardzo miłe. Panie wójcie. Znowu? No znowu powiesz pan, że albo źle mówi, albo za dużo, albo nie w tą stronę. Nie mogę się nie zgodzić. Ale słyszę, bo to już pan pochwaliłeś, że kilka punktów pan zrobiłeś. No jako gmina zrobiła w terenie. Gdzie trzeba oczywiście, nic nie mówię. To są przepusty zrobione, bo tam gdzie trzeba, to trzeba. Ale w Gomolinie na drodze do kościoła, no to we Wróżbie, bo raz już któryś tam usypywał tylko tam Trzymy Morze, to ta rura jest zarwana, to ten przepust, ja nie wiem, czy cały, bo on jest niedrożny. Woda stoi po prawej stronie od pana Krakowiaka, gdzie jest ten skup i sprzedaż węgla itd. Sprzeciwka, no sąsiad się tam kłócą o tą wodę, bo spływają tam z nawozów i tak dalej, wody do jego stawu, no żeby był ten mostek. Wierzchem nie przeszła, tylko z rogu do rogu, by tam się jakoś rozchodziło. No. Chciałem, żeby tego uniknąć, żeby ten z tym przepustem coś zrobić. Wiem, że wszystko kosztuje. Ale masz już kiedyś wiatry? No nie, no jest. Oraz komis zasypywała dziura w załamanej rurze. Czyli trzeba wymienić przepust. Panie wójcie, ja tak sądzę, może cały, może nie cały. A może jedna czy druga. To jest na wysokości posesji. Pan Krakowiak, pan Obczarek, w stronę kościoła. Czyli wizja biskupka, tak? Nie. Dalej. Dobrze, na zakresie. Panie wójcie, ale... Tak. Następna sprawa, no nie wiem. Czy pana muszę zabrać, zamieść, pokazać kawałek wstrętny drogi, gdzie się popsuła droga, dojeżdżamy do pól, panie wójcie. To jest kawał w lesie. To jest kolonia Gomolin, ale kawał w lesie. No 50 metrów, to już nie druga droga. No tam w tej chwili się nie przejedzie niczym. Polna droga. Potrzeba, ja strzelam. Żwiru 10 przyczep. Nie mówię 20, tylko 10, ale żeby... Gdzie to jest? Droga polna, napisz przy porębie Gomuli. Bo ta poręba to jest Kucisowej. Nie. To jest droga do lasu i do pól dojazdu. Ale w którym kierunku? Ale ja w kierunku Cisowej, to są dwie drogi w lewo. Jedna skomplikowane, że ona idzie od Raczkowskiego, tak posesem, i tam kręci w lesie, i ona właściwie się tam kończy, bo to jest dojazd do płyty. Przy mojej działce pana Wielkowska, ale wielu nas tam dojeżdża, to jest i mówię, że mam pana tam zabić, Józef, czy to jest w lewo, praca jest prawa, ty mówisz o lewo? Droga? Naprzeciw Dziędziory? Nie. Jeszcze dalej?
drogą, którą jedziesz po pana Raczkowskiego, ta posesja, co jego jest. Tam co ma ten zgody do Rancho, z razy pojadą tą drogą. Nie tam, gdzie mieszka, jest co ma Rancho, tak? Tam co ma Rancho, ale zanim jadąc, tak jak prowadzi do punktu. Tam, gdzie mnie kiedyś zawiozłeś tam na to? No. Ale panie wójcie, ja proszę o słowo konkretne, czy mam pana, czy pana Tomka ciągnąć te dziury, czy będzie możliwość, może każdy skontaktuje się z panem. Pan zaprowadzi na tą drogę, obejrzymy, zobaczymy. W tej chwili to nie, bo samochodem pojedziemy, a nie wyjedziemy. To trzeba odczekać trochę. To mówię, że w tej chwili nie przyjedzie. Bo szkoda czasu. No to jak oczywiście przyjdzie ta aura, jest odnotowane, pan prowadzi się skontaktuje. Tylko prośba, żeby to do Żniw zrobić, bo naprawdę jest... Ja będę tu negocjował troszeczkę Żmiru Granicowo, bo... Każdy wydatek na no, firmę. No to też właśnie, ale panie wójcie, następna sprawa. Ale następna sprawa, co z tą wodą w kierunku Majkowa? Zrobisz pan co jeszcze czy nie? No z tym robamy. No od kościoła, no u pana Żawickiego, no pytają się dalej. A tak, dokończymy to, dokończymy. No, no po prostu. No. Pan Tomek naprawdę ma tyle pracy w tej chwili, te rowy, te deszcze, te przepusty, żeśmy w Rokrzycach położyli, wykonali fajny ruch, a w ogóle ma wszystko się rozmyło. No właśnie, chciałem o tym zrobić mówić. Mówić, a to po... Ja już nie mówię, to nie ma. W grafiku pan Tomek wie, że ma dokończyć ten ruch do rzeki. Tam to było melioracji. Dobrze, ale jeszcze jeden. Ale co, dzisiaj już jest, już nie ma tam zalewania. Posesji przy kościele. Ale lepiej nie mówić. Ale lepiej. No nie mówić. Lepiej nie mówić, panie wójcie. Żebyś pan tam się nie. Żebyś pan się tam nie zatrzymał, bo jakaś cegła może przelecić nad głową. Żebyś pan tam nie zatrzymał. No bo panie, no, rzucają no, i różnymi słowami pod moim adresem, może i pod pana, że ciągnie się tyle lat i niezrobione, zaczęte, a nie kończone. Jedna sprawa. Druga sprawa, panie wójcie. Prosiłem, kolega to samo, chyba już kolega tu Wieszenecki, no może trzecia sprawa. Jak uprosiłem o pomiar drogi w kierunku Szydłowa, no pomierzona. Prosiłem o kopanie rogów, czy zrobienie. Darek się podpisał, że zrobiło. No, tak jest. A pan radny miał uzyskać zgody właścicieli, żeby wjeżdżać. To już kolega przeprowadzał. Wjeżdżać z Boże. I niestety. Nie wydarzy. Takiej zgody nie wydarzy. Słuchajcie, szanowni radni. Droga gminna, ludzie weszli w drogę, połowę zorali, a wójt się boi wejść na swój własny grunt, żeby odkryć. Panie, tam trzeba 30 przez mózg zrobić. Nie 30. A 29. Nie 29. Jeśli jest naliczone przeze mnie, to jeśli się nie pomyliłem, to 9, akurat 13, a nie 30. Ale to podwójnie liczysz. Ja podwójnie. Wspólnie z dwóch. No, dwóch na jeden przewóz. Na jeden przewóz. No. Żeby dwóch korzystało. Tam są paseczki po 8 metrów czy po 6 szerokości, no ale każdemu trzeba zrobić. Kup, będzie spokój. Proszę? Weź to kup wszystko i nie. Myślisz, że ja chciałem już dawno kupić i nie rób bym zrobił. Przede wszystkim, panie Józefie, nie wiem, czy pan wie, na czym polega procedura teraz naruszenia posiadania. Nie, tego nie rozumiem, żebyś pan był na własnym gruncie, żebyś się pan bał ludzi. Panie Józefie, ten grunt jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest potrzebny. Co? Ten grunt, po drugiej stronie wykopać. I będzie bez przepustu, bez niczego. Ale to nie w tym rzecz, kolego. Ty zrobisz rów. No. Złoty płytkane wyłożyć, a oni ci tą drogę założą. Ci właśnie twoje ziomkowie. Nie tylko moi, bo twoi też. Zaraz. Z Gomulina też. Kto tam jest? Jeden chyba za żarty, co od teścia dostał. A, to a, mówię. A brał? Chyba ten? Nie ma tam? Żeby wojnę nie odwoływać, trzeba to poczekać do Żniw. Może, no to dwóch. I potem no. Powiedzieć. Dobra, ale, tutaj, nie, ale to będzie duży koszt. Natomiast... Mam nic żadnego, żeby skosił ten pasek mi nic nie może przekazał na z punktu widzenia przepisów prawa wodnego musi być pozwolenie wodnoprawne. Trzeba iść przez nim. Bo jak ktoś się sprzeciwi, skargę na nas złoży na wójta, to wójt nie... Przecież koniec kadencji, czym się pan ma? Bo sądzony, to się działo.
czym się pan bawi? Koniec. 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 To ja teraz swoje pytania. Muszę wejść. Także nie, bo to będą dotyczyć też. Poczekaj, teraz mnie słuchaj kolejny. Krótko moje pytania to są takie. Noszenie poboczy, wiadomo, w pracy dużo, ale trawa jest dosłownie metrowa. Trochę wstyd. U mnie jest metrowa trawa. Nie, przy drodze, pobocze. Jest jeden pasek przejechany tylko, a dalej wszystko... Także... No mów szybko, bo zostało. Dobrze, także... Spontanie gałęzi. Panie wójcie, na tej drodze, co mówi ten ruch, cudopane gałęzie leżą od wiosny. Prosiłem ze 3 razy, sołtys pana prosił na zebraniu, niesprzątnięte do tej pory. Między zdrowiem, między Majkowem a Gomorem. Miałem to sprzątnąć, ale znowu będę posądzony, że ukradłem tak jak paźnibica drzewo. No i dyrektorka... Proszę państwa, zatrudniam jeszcze 2 osoby. Kupujemy jeszcze jedną maszynę. Nieszczęsne... Przyspieszymy porządku. Tylko dajcie uszczuplenie budżetu Majka. 230. Jak to masz się? No, żeby przyspieszyć roboty. Ale to po bańce pan mówisz? Do koszenia. To jest bardzo dużo. No dobra. Ale nie zagadujcie, no ja pytanie raz. Panie wójcie, ile płaci pan z metra? Panie wójcie, jeszcze odkosimy. Mogę skończyć? Jeszcze mam jedno pytanie. Panie wójcie, jeszcze sprawa tej drogi nowej. Czy można już tego, kto budował tą, żeby dowiózł tego kruszywa? No rzeczywiście. Radny tutaj, radny pan, na tej nowej drodze. Rzeczywiście są dziury. Nie, na całej tej drodze. Na całej drodze są powybijane takie dziury już, że trzeba niestety dowieść już tego kruszywa, bo to wstyd. Wstyd po prostu, rok ma droga, a są dziury takie jakby, to już było i rzeczywiście tam takiego aż dużego ruchu nie ma, nie? No ale dziury, moim zdaniem już trzeba je uzupełnić, bo po prostu się wybiją jeszcze większe, nie ma sensu. Wyrównamy. Sprawa hydrantów, jeszcze sprawa hydrantów, nie wiem, ja już to zgłaszałem. Panie sekretarzu, zapisywał pan sprawdzenie. No nie mają roboty, ale no większość tych hydrantów jest niesprawnych. No, strażaki do mnie alarmują, przynajmniej 2 na tej wsi, żeby były sprawne, nie wiem, oznakować te hydranty, że są sprawne. No bo po prostu dochodzi do tego, że podjeżdżają, a tu albo zerwany, albo nie ma wody, nie? Te, które są sprawne, oznakować, żeby było wiadomo, że straż może tam podjechać i zaatakować tą wodę. Wszystkim. Także, bo wiadomo, że wszystkich na pewno nie powymieniają, bo to są koszty duże, ale powiedzmy na wsi, żeby były te 2 sprawne przynajmniej i oznakowane, że tam można tą wodę wziąć. No to by było z pytań i teraz szybciutko jeszcze sprawa tej Spartakia. Między sesjami odbyły się 2 edycje Spartakiady. Jedna dla nas bardzo szczęśliwa. Wygraliśmy turniej piłki nożnej. Zabraliśmy wszystko, co było. Króla Strzelców tutaj radny Błażej. Najlepszy bramkarz w powiecie to tutaj pan sekretarz. Także udało nam się, ale niestety następna edycja strzelanie i tu już pojechaliśmy trochę w osłabionym składzie. Pan Mariusz, wójta nie było, wójt też nie chciał jechać. No, następna żółta kartka została panu za samoobronę. Ale panie przewodniczący, trzeba wspomnieć, że wójt po Aleksandrowie piłkę też tak, oczywiście, no sam się wójt chwalił, że grałem. Proszę o ciszę, słuchajcie dalej. Strzelanie, niestety mieliśmy dużą przewagę, drużynowo straciliśmy ją, zostały nam 4 punkty. I musimy teraz niestety jechać w pełnym składzie i bronić honoru gminy. Kiedy to jest? Jest to w piątek, przyszły 14 o godzinie 9:30 mamy być w Ręcznie, no do 10 musimy dojechać. Także myślę, że wyjazd jest tylko o 8:30, także zbieramy siły i jedziemy bronić honoru gminy. A w piątek jestem w Skierniewicach. No już słyszałem także. Ale tutaj dopowiem, żebyście państwo mieli wiedzę, bo naprawdę zabłysnęło 2 uczniów, uczeń i uczennica. Uczeń i uczennica. No wiem, tylko dziewczynka czy chłopca.
Tak? Bo jesteś bardzo wysoko w klasyfikacji. Proszę Państwa, ważna sprawa, bo uczniów z gimnazjum, no nie sprecyzuję, czy to chłopiec, dziewczynka, to dwóch uczniów, wypadli najlepiej w województwie w takim konkursie na posła. Taki organizowany jest konkurs. Uczniowie przygotowują różne referaty odnośnie funkcjonowania Sejmu, samorządów, tak. I zostali zaproszeni do Sejmu 1 czerwca i te osoby będą, tak, tych dwóch uczniów będzie uhonorowanych wysoką nagrodą, to jest po prostu szczebel województwa, to jest, to trzeba nagłośnić właśnie w Skierniewicach 14. Także, Sejmie byli, natomiast w Skierniewicach będzie ta uroczystość nadania wyróżniania. No, karabela jedzie na montaż. Dobrze. To są gimnazjaliści? Zaprosili. Ze szkoły komunii? To będzie gimnazjum. To się o tym nie mówi? Nie. Szanowni Państwo, ja też mam pytanie i właściwie do prośby Pani Wójcie w Mąkolicach. Tam około posesji Lasotów, no właściwie jeszcze jadąc w kierunku Łuczyńskiego, no proszą na jakie tylko świętości, żeby odnowić rów, bo właśnie ci Lasotowie mieszkają poniżej, no i cała ta woda z tych rowów, które są rzeczywiście zaraśnięte, wszystko przez ich stodołę, przez podwórko, no nawet mieli tak częściowo powykładane cegłami, wszystko z nich. Proszę, to nasza droga. Ale gdzie? W kierunku? To jest tutaj jak Łuczyńskiego. Łuczyńskiego. Odraz, tak, tak. To tam naprawdę wielka prośba, żeby tam odnowić się. W wiatrówce się powiatrówce. Tak, a jeszcze... Wina jest w środku gminnej spółki, po prostu na ten nikt nie za dużo wody. A jeszcze Panie Wójcie. Panie Wójcie, czy wiadomo coś, czy były jakieś kroki posunięte, jeżeli chodzi o ten podjazd przed całym w Mokolicach? To znaczy, Pani Przewodnicząca, wiemy o tym, że kasa. Trzeba po prostu wystąpić. No Panie Wójcie, tam się nie da podjechać samochodem. To jest na zasadzie, musi być udzielenia pomocy starosty. Ale podejść się da? To musimy zrobić chodnik, bo to będzie w pasie drogowym i starosta musi no wiadomo. I następny może na następnej sesji. Następny taki temat, po prostu mieszkańcy się zwracają i do mnie, i do sołtysów. Sprawa psów. No jest tyle. Gospodarze po prostu sami spuszczają pieski po to, żeby sobie pobiegał. Dzieci idą do szkoły, te psy ich gonią. Jeżeli spuści, niech ma posesję zamkniętą. A jeżeli nie, to niech psów nie spuszczają. Regulamin. Ale to Pani Przewodnicząca. To może do sołtysów wydysponować jakieś pismo. Może nie dużo student Państwo z całym szacunkiem no, przejmować. Oczywiście możemy traktować te pieski, nie rozmawiać i odmawiać. Nie, nie, każdy wie, czy ten pies jest. Trzeba po prostu zgłosić się na policję, nie ma wyjścia. A może pierwne jakieś tam upomnienia do sołtysów, czy co? Ale to jest po prostu wykroczenie. Panie wójcie, najlepiej, żeby to wójt zgłosił do policji. Bo radny czy sołtys, jak to zgłosi we wsi, to jest od razu odbicie sąsiad, oho, i już radny na skarbę się zgłosi. A przecież to jest, bo popieram to, co przewodnicząca powiedziała, bo u mnie były dwie suczki, to żem tydzień nie spał teraz. Wesele jak jasny gwinty na podwórku, całe noce. Ale moje są suczki, były uwiązane, a te tułace skór. Całą noc przeciwdziałem. Panie radny. Wszystkie motyki się ja wiem, że najłatwiej przerzucić wszystko na wójta. Ale ja nie mogę tego zgłosić, bo ja tego nie widzę. Zaraz, ale jeśli my się zwracamy... Bo zgłoszę na policję, a policja mnie zapyta, jakie ma pan dowody. Czy pan widział to? A no nie, słyszałem. To do widzenia. Panie, jak pan radny, mój przewodniczący nie wierzysz, to komu pan wierzysz? Odpowiedź panu, komu pan wierzy, ale nie powiem. W terenie sołectwa i okręgu, na którym działa radny, w pierwszej kolejności to jest obowiązek sołtysa i radnego, jeżeli widzi taki incydent.
Już się odezwałem, no dziękuję bardzo, zamykam dzisiejsze wygłoszenie Rady. Za moment, ja jeszcze mam bardzo ładną ogłoszenie. W związku z tym, że dnia 11 czerwca o godzinie 10 mamy posiedzenie Komisji Rewizyjnej, więc proszę pana wójta, by na godzinę 14.30 zarezerwował sobie do naszej komisji czas. Dziękuję. 11 czerwiec.